Zabytki ekologicznie, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, to są takie miejsca, które należy chronić ze względu na różnorodność biologiczną. Między innymi stawy, czy miejsca występowania gatunków chronionych, czy zwierząt, czy rzadkich chronionych zwierząt oraz roślin. Takie miejsca w miastach znikają w zastraszającym tempie. Jesteśmy teraz na użytku ekologicznym staw przy Kaczeńcowej. To jest takie miejsce, które od 10 lat jest chronione prawnie. Na tym niewielkim terenie możemy zobaczyć ponad 20 gatunków ptaków, ssaki, owady, w tym również mięczaki, w tym również takie bardzo rzadkie, na przykład ślimak długowłosy, gatunek, który jest wpisany na Czerwoną Księgę Gatunków Zagrożonych. To jest też jedno z lepszych miejsc do obserwacji płazów, zarówno ze względu na ilość gatunków, jak i dostępność miejsc do obserwacji. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody od lat stara się o obejmowanie takich terenów ochroną prawną. To jest ważne ze względu zarówno ochronę miejsc występowania tych rzadkich gatunków zwierząt i roślin, ale również ze względu na zachowanie miejsc dla prowadzenia lekcji przyrodniczych, dla edukacji ekologicznej, również dla rekreacji. Oczywiście mówimy tutaj o takiej rekreacji miękkiej, przyjaznej dla środowiska. No i między innymi w takich miejscach prowadzimy lekcje przyrody, ale również to są miejsca, gdzie organizujemy akcje społeczne typu wieszanie budek dla ptaków, czy tak przy użytku ekologicznym Łąki Nowochódzkie, obsadzania drzewami tras rowerowych. Nowa Huta jest miejscem specyficznym. To miało być takie przemysłowe miasto. Ideolodzy PRL-u sobie, właściwie oni się nie zachwycali przyrodą, wartościami kulturowymi, tylko zachwycali się dymami z kombinatu, blokowiskami. Ale urbaniści, przed którymi stanęło to bardzo trudne wezwanie, no, sprostali. Zaprojektowali Nową Hutę w taki sposób, że praktycznie wszędzie mamy tereny zielone. Właściwie jeżeli popatrzymy na zabudowę wcześniejszej, starej Nowej Huty i na zabudowę obecnego Ruczaju, to możemy powiedzieć, że w Nowej Hucie mieszkamy w parku. I tą zieleń musimy chronić, ale musimy też chronić te wartości kulturowe, na przykład stare dwory. Rzecz, o której ja marzę, to jest zorganizowanie w Krakowie takich tras rowerowych, które by łączyły miejsca cenne przyrodniczo, stawy, doliny rzeczne, ze starymi dworami, ze starymi chałupami, z kapliczkami, z zabytkowymi kościołami, czy wreszcie z fortami. To są trasy, które mogłyby biec wzdłuż rzek i potoków i to jest fizycznie jeszcze możliwe do przeprowadzenia. Taka trasa łącząca wartości przyrodnicze i wartości kulturowe. Jednocześnie to jest okazja do ochrony tych miejsc, ponieważ Nowa Huta naprawdę ma się czym pochwalić. Niekoniecznie to jest spuścizna PRL-u. To mogą być teraz, to może być atrakcja z jednej strony turystyczna, a z drugiej strony to jest miejsce wypoczynkowe dla mieszkańców Nowej Huty, praktycznie o rzut retem od miejsca ich zamieszkania. Fading fast, not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad. Don't even ask. When I find